matematyka w równej mierze co Boga. W istocie postrzegał nauki ścisłe jako dowód na istnienie Boga. Marin Mersenne był wybitnym matematykiem. Jedno z jego odkryć w dziedzinie liczb pierwszych nazwano od jego nazwiska. Mersenne słynie także ze swojej korespondencji. Mieszkający w paryskim klasztorze Mersenne stanowił coś w rodzaju centrum informacji, otrzymując i przesyłając dalej najrozmaitsze idee. Żyjemy dzisiaj dość podobnie, niczym matematyczni mnisi, którzy wysyłają wiadomość do kolegi i czekają na odpowiedź. W XVII-wiecznej Europie panowała atmosfera matematycznego porozumienia, nieznana od czasów starożytnych Greków. Mersenne zachęcał innych do lektury dzieł Kartezjusza. Zrobił też coś więcej. Rozpowszechnił nowe odkrycia na temat właściwości liczb, dokonane przez nieznanego amatora, który w przyszłości miał stać się wielkim rywalem Kartezjusza. To Pierre de Fermat. W miasteczku Beaumont-de-Lomagne, niedaleko Toulouse, trwa święto upamiętniające życie i pracę najsłynniejszego z jego synów. Co jednak robią tutaj gladiatorzy? Albo wielbłąd? Bohater tego dnia z pewnością pochwaliłby wykorzystanie rozrywki do obudzenia zainteresowania matematyką. W odróżnieniu od arystokraty Kartezjusza, Fermat nie uznałby festynu matematycznego za bezwartościowy czy prostacki. Oto matematyka w akcji. Piękne. Fermat praktycznie stworzył współczesną teorię liczb. Rozwinął szeroki zakres hipotez i twierdzeń dotyczących liczb, w tym słynne wielkie twierdzenie, nad którego dowodem matematycy głowili się przez 350 lat. To mi jednak teraz nie pomoże. Łatwo to rozłożyć, trudniej złożyć. Ile mam kawałków? 6. Chyba muszę zastosować zasady symetrii. Boję się, że sprzedawca zaraz powie mi, jak to zrobić. Nie cierpię tego. Teraz się ze mnie śmieje. To nie fair. Mam. Oto cały urok matematyki. Nagle wszystko wskakuje na miejsce i dostrzegam poprawne rozwiązanie. Fermat zajmował się matematyką tylko w czasie wolnym od obowiązków. Na co dzień pełnił funkcję sędziego pokoju, a matematyka była jego hobby i wielką pasją życiową. Matematykę można uprawiać wszędzie, nie trzeba do tego laboratorium ani nawet biblioteki. Fermat rozmyślał, siedząc przy kuchennym stole, w kościele lub tutaj, na dachu. Chociaż był amatorem, traktował matematykę niezwykle poważnie. Udało mu się znaleźć kilka nowych prawidłowości liczbowych, które umykały wielu uczonym przez całe stulecia. Jedno z moich ulubionych twierdzeń Fermat dotyczy liczb pierwszych. Liczba pierwsza, która po podzieleniu przez 4 daje resztę 1, może być zapisana jako suma dwóch liczb podniesionych do kwadratu. Na przykład mam 13 główek czosnku. 13 to liczba pierwsza, która po podziale przez 4 daje resztę 1. Fermat dowiódł, że można ją zapisać jako sumę dwóch liczb do kwadratu. 13 można zapisać jako 3 do kwadratu plus 2 do kwadratu, czyli 4 plus 9. Udowodnił też, że reguła ta sprawdza się niezależnie od tego, jak duża jest dana liczba pierwsza. Jeśli po podziale przez 4 pozostaje reszta 1, liczbę zawsze można zapisać jako sumę dwóch liczb podniesionych do kwadratu. Podoba mi się rozrywkowe traktowanie matematyki. Fermat z pewnością lubił bawić się liczbami. Lubił szukać pewnych prawidłowości i udowadniać, że będą one obowiązywały zawsze. Ale praca Fermat wiąże się też z całkiem poważnymi następstwami. Jedno z jego twierdzeń, tak zwane małe twierdzenie Fermat, leży u podłoża kodów, które chronią nasze karty kredytowe w internecie. Technika, na której dziś polegamy, bierze początek w zapiskach XVII-wiecznego matematyka.
Korzyści płynące z dzieł Fermat są niczym w porównaniu z dokonaniami innego wielkiego matematyka. Nasz kolejny bohater nie pochodzi z Francji. W XVII wieku Anglia stawała się wielkim mocarstwem. Jej ambicje i dynamiczna ekspansja terytorialna wymagały nowych metod mierzenia i obliczania. Stanowiło to siłę napędową matematyki. Miasta uniwersyteckie Oxford i Cambridge masowo produkowały matematyków. Największym wśród nich był Isaac Newton. Isaac Newton wychował się w Grantham. Tutejsi mieszkańcy są z niego bardzo dumni. Poświęcono mu piękny pomnik, a nawet centrum handlowe. Wciąż stoi budynek szkoły, w której uczył się Newton. W ratuszu zaś mieści się jego muzeum, choć inna osoba wywodząca się z Grantham, Margaret Thatcher, ma równie dużą ekspozycję. W sklepie nie było już kubków z podobizną pani Thatcher, choć zostało wiele z Newtonem. Postanowiłem więc kupić jeden, by wesprzeć matematykę. Okazuje się, że matematyka Newtona naprawdę potrzebuje wsparcia. Wie pani, z czego słynął Isaac Newton? Nie. Nie wiem. Odkrył grawitację. Tak. Jabłko i tak dalej. I to wszystko. Jeśli ktoś w ogóle słyszał o Newtonie, zna jego dokonania w zakresie fizyki, grawitacji i ruchu, a nie matematyki. Spieszy się pani? Przyspieszenie to jedno z praw Newtona. Dwanaście kilometrów od Grantham, w rodzinnej wiosce Newtona, spotkałem wreszcie kogoś, kto podziela moją pasję do matematyki. To ten dom. Jackie Staddle jest miłośniczką Newtona. Chętnie oprowadzi mnie po domu, w którym uczony spędził dzieciństwo. Oto jadalnia położona obok kuchni. Z pewnością na palenisku płonął zawsze wielki ogień. Szkoda, że nie ma go teraz. Ojciec Newtona był niepiśmiennym farmerem. Zmarł krótko przed narodzinami syna. Fakt ten zapewne zaważył na losie młodego Izaaka. To jego pokój. Pięknie urządzony. Można naprawdę poczuć dawną atmosferę. Był takim samym bałaganiarzem jak ja. Zostawiłem dziś łóżko w podobnym stanie. Newton nie cierpiał swego ojczyma, ale to dzięki niemu został matematykiem, a nie hodowcą owiec. Jako dziecko niczym się chyba nie wyróżniał, więc istnieje nadzieja dla innych. Uczył się przeciętnie, miał niewielu przyjaciół, nie był chyba zbyt atrakcyjną osobą. Ale jego dokonania matematyczne są wspaniałe. W czasie wielkiej zarazy w 1665 roku Newton wrócił z Cambridge do rodzinnego Lincolnshire. W ciągu 2 lat rozwinął nową teorię światła, odkrył prawo ciążenia i opracował rewolucyjne podejście do matematyki – rachunek różniczkowy. Spróbuję wam go przedstawić. Przyspieszę tym samochodem od 0 do 100 km na godzinę w możliwie najkrótszym czasie. Prędkościomierz pokazuje, że prędkość ciągle się zmienia. Jest to jednak tylko średnia wartość. Jak się dowiedzieć, z jaką prędkością poruszam się w danym momencie? Popatrzcie. Patrząc na poruszający się samochód, możemy nad drogą narysować wykres, zaznaczając nad każdym punktem, ile czasu zabrało pojazdowi dotarcie do niego. Mogę obliczyć średnią prędkość przejazdu z punktu A do punktu B, zapisując przebytą odległość i dzieląc ją przez czas trwania przejazdu. Co z dokładną prędkością w punkcie A? Jeśli przesunę punkt B bliżej pierwszego punktu, potrzebuję coraz mniejszego przedziału czasu, a prędkość będzie coraz bliższa prawdziwej wartości. W końcu jednak chyba będę musiał podzielić 0 przez 0. Dzięki rachunkowi różniczkowemu te obliczenia mają sens. Umożliwia nam on ustalenie dokładnej prędkości, a także przejechanej odległości w każdej danej chwili.
Wyjaśnia sprawy, które wydają się oczywiste. Jeśli wezmę jabłko, zmienia się odległość i prędkość. Do tego służy rachunek różniczkowy. To całkiem inne postrzeganie geometrii niż u starożytnych Greków. Rachunku różniczkowego używa każdy inżynier czy fizyk, bo od